wieczór. Zielonym do góry i w zielonym do góry dzisiaj bardzo zielono. Rozmawiamy o zielonych dachach, o zielonych przystankach, o zielonym osiedlu Zatorze. I witam moich gości dzisiejszych. Małgorzata Werbun-Popiołek, architektka krajobrazu. Dzień dobry. Od pań będziemy zaczynać. Magdalena Kosko-Nowak, aktywistka, mieszkanka Zatorza, pojawia się wszędzie, gdzie są strajki, protesty proekologiczne. Magda tam zawsze jest. I Maciej Ostrowski, prezes spółdzielni mieszkaniowej Zatorze, spółdzielni, która, no chyba mogę zaryzykować takie twierdzenie, staje się najbardziej ekologiczną spółdzielnią w Koninie. Można tak stwierdzić. Można do tego dążymy. I do konkretnych rozwiązań wrócimy. I ja naprawdę bardzo Państwa dzisiaj zachęcam, żebyście obejrzeli ten program od początku do końca, bo sporo interesujących informacji się pojawi. Ale proponuję, żebyśmy razem odwiedzili niezwykły ogród na początek. Ogród w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego, gdzie uczą się m.in. technicy architektury krajobrazu. Zobaczmy, jak tam pięknie. Szkoła ma, jak widać, duży ogród, w którym spędzamy dużo czasu i mamy właśnie warunki do tego, aby uczyć się nowych roślin, czy uczyć się tego, jak mamy pielęgnować, czy sadzić te rośliny. Kierowaliśmy się założeniami ogrodu średniowiecznego w Wirydarzu. Więc obwódka jest z bukszpanu wiecznie zielonego. We wnętrzu się znajduje funhosta ogrodowa. Tam na końcu mamy niezapominajki i ciemierniki białe. Odkąd zaczęliśmy się tutaj uczyć na tym kierunku, kompletnie zmieniliśmy postrzeganie ogrodów czy roślin, no i natury, przyrody. No i zwracamy większą uwagę na to, co mamy w swoich ogrodach i dużo nawet roślin sadzimy u siebie nowo poznanych. Ja na przykład lubię rośliny o wielkich kwiatach, liściach. Interesuję się roślinami egzotycznymi, na przykład tak poza lekcjami. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że szkoła dała nam takie możliwości, że możemy rozwijać swoją wiedzę razem, no, dzięki naszym nauczycielkom. No, tutaj tworzymy właśnie robotę, która generalnie jest oparta o trawę ozdobne, ale są też łubiny, szarzec, a tam na przykład są same lawendy. Jesteście podczas pracy, prawda? Tak, jesteśmy podczas pracy. Tak. Na czym polega zakładanie takiej rabaty? Jak to wygląda? Najważniejsze, przekopać ziemię, przygotować wszystko, no a potem to już tylko dołki, nawożenie i wyciąganie roślin. I jeszcze trzeba sprawdzić stan rośliny, czy jest gleba wilgotna, czy nie ma żadnych suchych części roślinnych. Będziemy jeszcze przekopywać dalej ziemię i tamte dwie części będą robione. Jeszcze będzie jakieś obsadzenie. Ten ogród to prawdziwy raj dla owadów. Pani Małgorzata uczy w tej szkole, uczy właśnie tych młodych ludzi, którzy się wypowiadali w materiale i to chyba jeden z takich większych, właściwie największych ogrodów przyszkolnych w Koninie, bo inne szkoły takimi ogrodami nie dysponują. No myślę, że jest to związane z tym, że kształcimy właśnie w zawodzie technik architektury krajobrazu. I taki ogród jest niezbędny, ogród dydaktyczny, gdzie uczniowie mogą poznawać rośliny, mogą pielęgnować te rośliny, mogą też poszerzać jak gdyby ten ogród poprzez nowe właśnie nasadzenia, nowe rabaty, łąkę kwietną, którą niedługo będziemy też zakładać.
No i macie jeszcze jedną ważną instalację, o której chyba niewielu ludzi w Koninie wie. Altana z zielonym dachem. Za chwilę zobaczymy to na zdjęciach. Mhm. To powstało z KBO, prawda? Tak. Altana, ja zgłosiłam ten projekt do budżetu obywatelskiego. Chodziło mi o to, żeby stworzyć ogród, który będzie ogrodem dydaktycznym o charakterze przyrodniczym, gdzie będą nawierzchnie takie też przyjazne środowisku, mianowicie żwirowe, gdzie będzie właśnie pawilon ogrodowy porośnięty zielonym dachem, to jest dach z madro schodnikowych, gdzie też właśnie posiejemy łąkę kwietną, postawimy hotel dla owadów, powiesimy budki lęgowe dla ptaków, to wszystko jeszcze jest w trakcie realizacji, ale altana już istnieje rzeczywiście i prezentuje się pięknie. Panie Macieju, pan ostatnio zakończył, czy jeszcze pan buduje dom pasywny z zielonym dachem, tak? Jak to, na jakim etapie to u pana jest? Znaczy ja już mieszkam w tym domu 3 lata. Czyli to już 3 jest lata, budowa to zakończona. Budowa jest zakończona, a zielony dach powstanie najprawdopodobniej w tym roku. Ale wszystko jest przygotowane. Wszystko już jest przygotowane, tak. A powiedzcie, po co te zielone dachy? No bo ktoś mógłby powiedzieć, aha, fanaberia, coś sobie wymyślili, tak ubzdurali. Zielone dachy to jest coś, co w tej chwili, szczególnie gdzie mamy bardzo silną urbanizację i mamy zmiany klimatyczne i mamy problemy ze smogiem, pomału stają się taką koniecznością w miastach. Myślę, że w naszym kraju jeszcze jest to troszkę awangarda, natomiast już w Europie absolutnie jest to powszechne i nie jest to jakimś czymś niezwykłym, że na wysokich budynkach, biurowcach, w centrum miast powstają właśnie zielone dachy. Niekoniecznie o charakterze rekreacyjnym, ale właśnie o charakterze takim ekologiczno-klimatycznym. I takie najważniejsze funkcje, które mi się kojarzą od razu z takim zielonym dachem klimatycznym, to jest właśnie retencja wody, czyli zatrzymywanie wody opadowej i spowalnianie spływu ewentualnego. A to jest bardzo ważne, bo mamy coraz więcej niestety takich zjawisk. A druga rzecz to jest ograniczanie tak zwanej wyspy ciepła, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale miasto tworzy wyspę ciepła, zawsze w mieście jest temperatura wyższa niż na zewnątrz, nagrzewają się te wszystkie powierzchnie. I w związku z tym to nagrzewanie powoduje powstawanie prądów wstępujących, opady nawałnicowe i różne tam związane z tym inne problemy i katastrofy. Także zielone dachy naprawdę mają ogromne znaczenie, nie tylko takie właśnie estetyczne. Nam się wydaje, że to jest troszkę fanaberia, że może po co te pieniążki wydawać, a tutaj ma to też przełożenie potem na finanse ekonomiczne. Panie Macieju, proszę powiedzieć, no bo pan przećwiczył budowę domu pasywnego. Zawsze mi się wydawało i tak wszyscy wokół mówili, bo to jest marzenie mojego życia pan zrealizował, powiem panu. Swoje też również. Chciałabym mieszkać w swoje pasywnym również. Domu. Wszyscy wokół mówili, że to jest strasznie drogie, że żeby coś takiego robić, to trzeba mieć wór pieniędzy. Jak to jest? No tak, pan jest inżynierem budownictwa. Tak nie jest. Ja jestem inżynierem budownictwa, pracę dyplomową pisałem z budownictwa pasywnego. Dom, który tworzyłem, bo nie mogę powiedzieć tego, że budowałem, bo ja tworzyłem ten dom od podstaw, projektowałem go. I jednym z elementów były właśnie te zielone dachy. Te zielone dachy były zaprojektowane w moim budynku po to, żeby ograniczyły różnicę temperatur, żeby latem chłodziły, a zimą, żeby to ciepło akumulowały, żeby trzymały w tym domu. I wbrew pozorom budynki pasywne przy obecnych standardach i przy obecnych możliwościach, jakie mamy na rynku, przy dobrym zagospodarowaniu, dobrym projekcie, to jest koszt około 10% więcej w porównaniu do budynku standardowego, który się buduje. A korzyści budynków pasywnych są naprawdę, naprawdę przeogromne. Naprawdę odczuwamy wyśmienity komfort cieplny przez cały rok. Jest stała temperatura w takim domu. W moim domu się waha między 22 a 24 stopnie przez cały rok. I zimą, i latem. Więc nie otwieramy okien. Mamy wentylację mechaniczną, która powoduje, że wymieniane powietrze z domu, brudne, które wychodzi, ogrzewa świeże powietrze, które wchodzi z zewnątrz. Przez wentylację tutaj warto podkreślić, że ucieka z domu około 30% energii. Więc energia, która ucieka przez wentylację, to jest koszt naprawdę stosunkowo bardzo duży, gdy policzymy to przez cały rok. Ja mam budynek 150 m² i ten sezon grzewczy zamknąłem na poziomie około 800 zł na cały rok.
Więc gdy dobrze się budynek skonstruuje, bo mówimy o budynku pasywnym, że musi być bardzo dobra izolacja. Owszem, izolacja musi być, ale według mnie i z mojego doświadczenia, to musi być ten budynek szczelny. Nie może być dziur tak zwanych, mostków cieplnych, gdzie to ciepło będzie uciekało. Ten budynek musi doskonale akumulować ciepło, które przez duże przeszklenia w okresach słonecznych to ciepło zostawia w mieszkaniach. Czyli pan Maciej jest już przygotowany na blackout po prostu. Bo mówią o tym, że również możemy liczyć się z tym, że czekają nas przerwy w dostawach prądu. Różne dziwne zjawiska nas czekają. Więc im człowiek bardziej samowystarczalny, tym lepiej. No oczywiście, oczywiście. No ja mówię, gdy jeżdżę rowerem po okolicy i widzę nowe domy, które się budują, to ja zwracam uwagę, tak jak Magda na wycinające się drzewa, to ja zwracam uwagę, czy z domu wystają kominy. No. Bo kominy no niestety są wyznacznikiem temu. Ja w swoim domu nie mam komina. Ja w swoim domu nie mam komina. Pompa ciepła jest. Tak, pompa ciepła jest i gdy budowałem dom, notabene, sąsiedzi przychodzili, zwracali uwagę mi: panie Macieju, pan zakłada dach, a jeszcze kominów nie ma. Ja mówię, że w moim domu nie będzie komina. No i rozmowa i wielu sąsiadów, którzy się teraz budują, buduje budynki pasywne, budynki energooszczędne, zasilane pompą ciepła, wentylacja mechaniczna. Więc naprawdę się spotykamy z tym, że jest niewiedza i ludzie się boją nowych rzeczy. Tak, ale miał pan problemy przy budowie tego domu na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Co się okazało? Znaczy okazało się tak w Wydziale Architektury, że trudno było dostać pozwolenie na budowę z zielonym dachem ze względu na to, że warunki zagospodarowania i zabudowy nie pozwalają na tego typu instalacje. U nas na Międzylesiu jest projekt zagospodarowania z dachami dwuspadowymi. I notabene mój budynek, gdzie miał być płaski, niestety musiałem wprowadzić element dachu dwuspadowego i na części salonu i na garażu mogłem pozostawić tylko dach zielony. Pozwolenie na budowę trwało 8 miesięcy. A zapytam tak, a kto decyduje o takim zagospodarowaniu terenu, a nie innym? Bo to całe szczęście teraz decyduje Rada Miasta. A pan Maciej jest radnym, więc wszystko przed nim. Wszystko przede mną i naprawdę ja tutaj będę apelował do radnych i do nowego kierownika Wydziału Architektury, żeby takie innowacje, które są wprowadzane, naprawdę były akceptowane przez urząd i pewne odstępstwa, żeby były. Ale to dla nas lepsze doświadczenie, dla tych, którzy później wchodzą i boją się na przykład zbudować takiego budynku. Uważam, że osobny program mógłby być na ten temat. O budownictwie, gdzie ty masz na sobie już to spraktykowane. Ktoś, kto się zamierza budować, czy ewentualnie ktoś by chciał wprowadzić u siebie, już tutaj ma jakby gotowca. I pan Maciej, rozumiem, będzie zapraszał i pokazywał. Ja cały czas pokazuję i zapraszam i tłumaczę znajomym, którzy się budują, wyjaśniam, jakie są podstawowe elementy, żeby taki budynek w takich parametrach osiągnąć. A teraz, jeśli pozwolicie, błyskawicznie przeniesiemy się na osiedle Zatorze, bo dużo się tam ciekawych rzeczy dzieje. Magda również jest bardzo widoczna. Ostatnio sialiście kwietną łąkę i wyrosła jak? Proszę powiedzieć, już rośnie. Nie, no ale rośnie. Warunki są bardzo teraz w maju. Ale był też tak, konkurs na najbardziej ukwiecony. A to trwa. Konkurs trwa. Niedługo będziecie sadzić 30 drzew, tak, na 2 czerwca. Tak jest. Zapraszamy serdecznie na 15:30. Także mnóstwo się tam ciekawych rzeczy dzieje, ale to nie koniec, bo ja słyszę, że tam ciągle coś buzuje. To trzeba powiedzieć od początku może tak, że zmienił się zarząd spółdzielni. Ja nie jestem członkiem spółdzielni Zatorze, ale mieszkam na Zatorzu od ponad 30 lat i no różnie bywało, bywało bardzo źle. Przepraszam, że przerwę. Nie wiem, czy ktokolwiek z was pamięta te czasy, kiedy Zatorze było totalną pustynią, jeśli chodzi o zieleń, bo to przecież nowe osiedle. I ja też pamiętam takie Zatorze, gdzie jak było tam trafiałam z mojego osiedla, z Zielonych Gosławic, to byłam przerażona, bo to był sam piach. Tak, tam było pole i właśnie na tym polu między innymi fugowskie bloki, jedne z pierwszych,
które stanęły i faktycznie glina no, niesprzyjająca gleba tak naprawdę na nasadzenie jakichkolwiek drzew. No, pozostałości po budowach? Dokładnie, pozostałości po budowach i to w czynach społecznych wtedy, tak to się nazywało, ludzie bardziej sami zagospodarowali to wszystko. Stąd też pozostałości topól, które no, mają już trochę lat. No i już wiemy od naszego znajomego, możemy powiedzieć, takiego świetnego doradcy przyrodnika Przemysława Kubackiego, że no, te topole mają ograniczony, no nie są dobrymi drzewami. Ale są to największe, tak, dla osiedli ludzkich. No ale no, są tam, są pięknymi, dużymi drzewami, ale musimy powoli liczyć się z tym, że będą one jednak musiały skończyć swoją żywotność. Więc do tego czasu byłoby cudownie zastąpić je polskimi gatunkami, przede wszystkim nieinwazyjnymi. Już też mamy je podane, wiemy jakie to powinny być. Takie przyjazne dla pszczół powinny być. No dla pszczół kwitnące. To krzewy, to o tym też oczywiście powiemy. Dlatego w momencie, kiedy poznałam w innych okolicznościach tutaj pana Macieja, no tak poczułam, że faktycznie jest chętny na różnego rodzaju rozmowy. I no nie wiem, kiedy to było, no ponad rok temu w sumie, o łące to już rozmawialiśmy no, z półtora roku temu, no ale jeszcze no, różne tam okoliczności przeszkadzały. No i w tej chwili mamy ustaloną pewną działkę, taką właściwie pokazową dla innych. Ja oczywiście liczę, że przez to, że Maciej jest radnym i prezesem jednego z osiedli w Koninie, to również jakaś ścieżka zostanie wydeptana w stronę innych prezesów. Żeby to żeby również zachęcić. Nie, na zachęcić. Inne spółdzielnie mieszkaniowe, żeby, no, takie myślenie. Ja myślę, że takie tak, takie pokazanie innego zagospodarowania, łatwiejszego terenu i w sumie znowu w końcowym rozrachunku ekonomiczniejszego. No i pozbywamy się też dźwięku kos, to jest, znaczy tych kos koszących trawę, no co jest po prostu makabrą wszystkich osiedli. Ale powiedzcie jeszcze o zielonych przystankach, zanim przejdziemy do sprawy trawników, bardzo trudnej, ale można to połączyć. Rozmawialiśmy przed programem, powiedzcie o zielonych przystankach, bo również pojawił się taki pomysł, żeby na zatorzu tego rodzaju przystanki postawić. Tak, ale postawić. To nie jest nasz w sumie pomysł, bo ja gdzieś tam w internecie skorzystałam, ponieważ mam na stronie u siebie różne organizacje, łąki kwietne i w ogóle Zielona Warszawa, Zielony Wrocław. Podglądamy dokładnie, ponieważ oni już to mają spraktykowane. Najlepiej się używać. Tak, też. No ale mówię, tam co mi się trafi, to po prostu akurat ta strona. No i między innymi zobaczyłam ten przystanek zielony, no po prostu coś fantastycznego. Przy miatyczach zostały postawione zielone przystanki. I to jest one takie wyglądają proste. Identyczne jak nasze, tenowe. Tylko na to jest zrobione jakby półka i tutaj z boku jakby takie schodki i tyle. Konstrukcja jest banalna do zrobienia. Czyli można zrobić to na tych przystankach w sumie, które już funkcjonują. No. Ale kiedy myślicie, że coś takiego powstanie? No to przystanki nie są nasze. No wiem. Są nasze, więc teraz... Trzeba to zasygnalizować w mieście. Tak. Ja świetną lokalizację znalazłem naprzeciwko sądu. Nowy budynek. No. Nowy budynek. On by się idealnie wpisał w tą architekturę tutaj, która by powstała naprzeciwko sądu. Te przystanki były rewelacyjne. One po pierwsze mają obniżoną temperaturę latem, nie jest tak gorąco. A te się nagrzewają, straszne jest to. To jest jak w takim zamkniętym, no w pułapce. Jak w puszce. Dokładnie, jak w puszce. Czyli zielone przystanki przed wami. Znaczy, no, tak, obok łąki kwietnej. Obok łąki kwietnej. Tak chcemy ładnie tam zrobić, żeby były ławki z koszami na śmieci. No i nie wiem, czy możemy wrócić do tych trawników przy okazji? Czy jeszcze chwilę jeszcze pozwólcie, bo chciałabym zrobić z tego mocny akcent na koniec, bo wystosujemy do Państwa wspólny apel. Tak, nie tak, bo wszyscy się pod tym podpisujemy. Nie koszcie. Ale powiedzcie jeszcze o... Dzisiaj wysłałam panu Maciejowi materiał, artykuł o mężczyźnie z Krakowa mieszkającym w bloku wielorodzinnym, który zamontował sobie fotowoltaikę tylko dla siebie. Tak. I teraz tak, no panie Macieju, co takiego na zatorzu w tym temacie będzie się działo? Bo skoro jeden mieszkaniec może, to może i może cała wspólnota, tym bardziej. Może wspólnota i może współdzielnia. My w tym roku przystępujemy do programu Jessica 2.
i na naszym osiedlu trzy wieżowce zostaną gruntownie zmodernizowane. Zostaną wymienione węzły cieplne. One będą zasilane pompami ciepła, a pompy ciepła będą zasilane fotowoltaiką, która będzie na dachach. I to będzie naprawdę ogromne, ogromne przedsięwzięcie dla nas, jeśli to nam się uda. I założenia, które mamy, że koszty na podgrzanie wody i centralnego ogrzewania spadną o 30%, a instalacja się zwróci w około 8 lat, no to w przyszłym roku pójdziemy z szerszą skalą na naszym osiedlu i będziemy chcieli to praktykować na całych dachach. No i przepraszam, że przerwę, bo no właśnie i tu się nagle, dla mnie to jest fantastyczne, bo Maciej pomyślał o tym, o czym my pomyśleliśmy u siebie we wspólnocie. Mówimy, my nie jesteśmy administrowani przez akurat spółdzielnie, sami administrujemy swój budynek, czyli jesteśmy tak jakby taką enklawą trochę na Zatorzu, sami sobie to tam kiedyś wywalczyliśmy i pomysły właśnie były bardzo daleko idące i są nadal. No Maciej tu wie o jeszcze innych naszych pomysłach, o których nie będę w tej chwili mówiła, bo zobaczymy na jakim etapie uda się je realizować, ale faktycznie o tym, żebyśmy byli samowystarczalni generalnie, tak? No to myśleliśmy, skoro stanowimy odrębną jakby jednostkę gospodarczą również w tym momencie, więc oszczędność wpływa tylko, znaczy sama ekonomika pozytywna z tego wynikająca, wpływa na nasz zasobność naszych kieszeni, mieszkańców. Dobrze, no ale decyzja została w twoim bloku podjęta, nie, tak? Nie, to jest nie. Cały czas dyskutowane. Jeszcze dyskutujemy. Cały czas dyskutujemy, ale no w tym kierunku. Ja myślę, że dzięki właśnie temu, że w spółdzielni coś takiego się wydarzy, będziemy mieli przykład, już przejdą tą ścieżkę jakąś tam konkretną, to pewnie skorzystamy, prawda? Oczywiście. My analizując w ogóle koszty, całą sytuację, no. Która dzieje się u nas w mieście i ta sytuacja, właśnie. Która miała miejsce w tamtym roku i wzrost tych cen za energię, to zmusiło nas. A jeszcze nas czeka kolejny wzrost cen ale za chcemy energię. Na razie nie straszmy, mówmy o tym, co ale jest mówię, teraz, co jest ale, to jest, no. Ale to nas właśnie zmobilizowało do tego, żeby do tematu podejść gruntownie i wyznaczyć budynek, gdzie będziemy mogli taką modernizację przeprowadzić. A proszę jeszcze powiedzieć, jak to wygląda finansowo, bo mówi pan, że skorzystaliście z jakiegoś programu. Tak, Jessica 2. Rozumiem, że była jakaś dotacja. Dotacji nie ma, ale jest kredyt oprocentowany. Preferencyjny. Preferencyjny kredyt, gdzie oprocentowanie jest mniejsze niż inflacja u nas w kraju. Więc praktycznie on jest nieoprocentowany. 0,15, 0,25% w skali roku jest oprocentowanie. I czy musieliście przekonywać mieszkańców do tego rozwiązania, czy to wystarczy decyzja spółdzielni? Decyzja spółdzielni zostanie, znaczy my żeśmy podjęli taką decyzję, ale mieszkańcy tych nieruchomości zostaną odrębnym zebraniem poinformowani o tym. Czy to będzie tak, że będą musieli ten kredyt wszyscy spłacać z tych bloków? Tak. Tak, tak, tak. To wygląda. Tylko jakiego rzędu mogą to być miesięczne pieniądze, żebyśmy miesięcznie uzmysłowili? Tak, miesięcznie rata na jedną nieruchomość będzie wynosiła około 1200 zł. A oszczędności z tytułu założenia tej całej instalacji miesięcznie wyniosą 2,5 tysiąca. Na cały blok. Na cały blok. Na cały 1200, blok. Tak, tak. A czyli ile mniej więcej no na jedną będzie. Rodzinę? To jest niedużo, to jest około 18 zł wyjdzie na jedną rodzinę, to ale nawet to trzeba wziąć pod uwagę, że to nie będą pieniądze, które mieszkańcy będą wpłacali, bo oni de facto będą płacić mniej za ciepło, tak. Które zużywają. No tak, czyli w bilansie ostatecznym tak. Może wyjść, że chodziło w ogóle tego nie wychodziło. Chodziło o takie tak, rozwiązanie, oczywiście. Dokładnie, o takie rozwiązania właśnie chodzi. A no. Powiedzcie teraz właśnie, no, te nieszczęsne trawniki, nieszczęsna zieleń na powierzchniach wspólnych. Mówię nieszczęsna, bo dużo tu bardzo zależy od samych mieszkańców i od ich poczucia estetyki. Ja przepraszam, ja bardzo chcę pierwsza. Proszę tak? Bardzo. Chcę pierwsza. My się nie zmieścimy chyba w czasie. Czas dla to chyba zostanę. Ja tak przemyślałam sobie to, że moim zdaniem wynika to z braku wiedzy, tak? I ja sama też nie urodziłam się od razu mądra, tylko gdzieś tam jakąś wiedzę przez te lata człowiek zdobywa. Doświadczenie również, tak, słucha, z doświadczeń innych korzysta. Tych ludzi, którzy się faktycznie na tym znają i to są takie fajne głosy rozsądka. Generalnie chyba nie znam człowieka, który nie lubi przyrody. I chociaż pewnie się tacy też znajdą, ale wolą są to naprawdę bułkową niektórzy. Być może, ale nie ma to racjonalnego uzasadnienia żadnego, tak? W pewnych miejscach, gdzie są takie ścieżki wydeptane,
to najfajniej pokazują kraje skandynawskie, to one po prostu pozostają takimi i nic się tam nie kładzie, nic się z tym nie dzieje, po prostu takie są. I teraz, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, a sama łąka kwietna, bo w takim zamyśle też będę do tego się odnosić, bo niekoszone trawniki, one same przekształcą się, tylko nie od razu, tylko w latach, ponieważ były latami skutecznie jakby te nasiona usuwane, bo wygrabiana trawa, ona nosi w sobie te nasiona na przykład pięknych i to jeszcze no, pięknie wyglądających, no i zdrowych rzeczy, które są w łące generalnie, tak? No i jest, myślę, że świadomość ludzka już w tej chwili obejmuje taki obszar, że giną owady. Generalnie chodzi też o pszczoły. Im mniej kwitnie, tym mniej ich jest. One się, po prostu coś, co nie jest potrzebne, to z tej naszej przyrody znika. Jak my zabieramy teren tej przyrodzie, ewentualnie kosiarki, no takie mam wyobrażenie, być może się mylę, ale właśnie chcę to powiedzieć publicznie, bo może znajdą się tacy, którzy mają lepszą wiedzę w tym temacie, że kosiarka jak idzie, to ta pszczoła, która jest zajęta zbieraniem pyłku, nie odleci, tylko zostanie po prostu zmasakrowana razem z tym, na czym siedzi. Więc jest jakby to działanie przeciwko sobie. My nie jesteśmy odrębnym czynnikiem jakimś. My ludzie jesteśmy po prostu przyrodą, tak samo jak wszystko, co nas otacza, co jest żyjące. Więc działanie przeciwko temu jest gdzieś tam oczywiście w dużym jakimś zamachu koła, czymś, co do nas powraca. I tak koniecznie chciałam powiedzieć dzisiaj jedno zdanie, że to, co damy, to dostaniemy. To, że wyrzucamy do, na przykład do rzek brudy, plastiki, tak ostatnio temat, no idą naprawdę radykalnie pewne państwa, bardzo radykalnie w tym kierunku, bo niektórzy twierdzą, że jesteśmy już po godzinie zero, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć skutków, jakie przyniesie to nasza nonszalancja teraz ta w tej chwili. Więc wszystko to, co jest wyrzucone, bo tak wszyscy do morza, nie? Jakby to było nieskończone i samo się miało oczyścić jakoś, samo się jakoś zrobi, no to się nie zrobi, nie? I wszystko to gdzieś tam do nas wraca. Wyjazdy na przykład do kurortów. My możemy udawać, że tego nie ma, ale leżysz w kurorcie, jest ci fajnie, a wyjedziesz poza kurort i widzisz, w jakich warunkach po pierwsze żyją tubylcy, a po drugie, jakie to jest wielkie śmieciowisko na twoją potrzebę tego, co przyjechał i przywiózł jakąś konkretną kasę. Ja powiem tak, musimy radykalnie zmienić myślenie, radykalnie, naprawdę nie ma czasu i nie chodzi o mnie. Ja uwielbiam młodzież i faktycznie uważam, że... Ale o ciebie też, bo nie jest... Jest mi to obojętne, powiem ty tak. Ty również, tak. Bo to już my. Już ja mam my, 50 tak. lat. Ale tego nie wiedziałam, Iwona, że zaszkodzę, kupując reklamówkę plastikową. Wiesz, o co chodzi? No tak. Nie wiedziałam tego. My już odczujemy na własnej skórze zmiany klimatyczne, wszystkie tak. kwestie związane z wymieraniem tak. gatunków. My już to widzimy odczuwamy. I czujemy. Znaczy widzimy, słuchajcie, to potrzebne jest tak, zmiany. Powiem tak, jeszcze ważną rzecz, my o tym bardzo często dyskutowaliśmy, więc mi jest łatwo szybko ułożyć to w zdania. Jesteśmy, w tej chwili wytwarzamy tylko śmieci. Nie ma szacunku do przedmiotu, nie ma szacunku do ludzi, a co dopiero do przedmiotu. Nie szanujemy niczego, nie reperujemy niczego. Podoba mi się ruch taki second handowy, wiesz o czym mówię, kupowanie po prostu rzeczy i nie tworzenie nowych. Zapytałam w jednym sklepie, bo tak mi przyszło nagle do głowy, nie będę mówiła nazwy, ale wielka sieciówka. Ja mówię, co się dzieje z tymi, przecież wy non stop macie tutaj, to idzie wszystko na zmielenie. No ale na zmielenie i co z tym zrobienie? Albo pójdzie to w komin, ale też trafi do atmosfery, czy nam się to podoba, czy nie. Albo pójdzie to do ziemi. Dobra. Tekstylia są rzeczywiście bardzo wszystko. Groźne i są równie groźne. Wróćmy do konina. Właśnie, wracamy już do konina. I do trawników. Wracamy do konina. I powiem tak. To nie... No, mów. No to nie tylko trawniki. Nie chodzi tylko o trawniki. Bo my mamy cichego doradcę, Przemka Kubackiego, wspaniałego przyrodnika, który nas uświadomił, tak. w jaki sposób należy pielęgnować tą zieleń, którą mamy. Już dał nam wytyczne, mamy dał to nam nawet wytyczne. Na SMS-ach. Jak przycinać to. Drzewa, jak przycinać krzewy. To naprawdę, jeżeli przycinać. Jeśli przycinać, kiedy przycinać. Właśnie. Więc to, że my będziemy zazieleniać konin, to jest jedna sprawa. Ale my musimy teraz dbać o tą zieleń, którą mamy
dookoła. Więc jeżeli ktoś się, przepraszam, martwi, że ci panowie, co tam tną tą trawę, nie będą mieli zajęcia, no to będą mieli zajęcia. I już od razu apel. Jeżeli ktoś u siebie ma za dużo krzewów, w sensie takim, że to się rozkrzewiło już i wychodzi na przykład właśnie na chodniki, to nie to, że to wziąć, wyrzucić, no bo niestety ostatnio wszystkie takie czynności tak wyglądały, tak? Czy we wspólnotach, czy w spółdzielni, to po prostu kiedyś tak to się działo. Ale można wykopać to i przesadzić w inne miejsce, niech to się rozkrzewia dalej, tak? Bo krzewy, które są w tej chwili na tym terenie, ja mówię, no będę mówiła o terenie Zatorza, wyglądają świetnie. Ale ruszył temat bardzo ważny i to bardzo dużo boli ludzi. I chcę powiedzieć o tym, bo my już to wiemy, bo już tego nas nauczył właśnie kolega, że tak jak jest korona drzewa, tak wygląda system korzeniowy tego drzewa pod ziemią. Nawet bardziej. Nawet bardziej, proszę bardzo. No ty też się na tym znasz. I jeżeli ktoś przytnie, no tak, no jeżeli ktoś przytnie w ten sposób, że jak to my nazywamy napałę, to równocześnie system korzeniowy obumiera, tak? Tak. To, no i obumiera w tym kształcie. Czyli jeżeli się komuś wydaje, że ograniczając masę korony drzewa, wzmacnia to, że przy wichurach czy coś, to drzewo po prostu nie przewróci się, to jest w błędzie. To działa odwrotnie. A jeszcze w ogóle rzuciło nam się też w oczy to, że kiedyś faktycznie, jak już obcinano duży konar powyżej jakiegoś obwodu danej gałęzi, to zabezpieczano to miejsce przed wirusami i bakteriami. Czyli to drzewo nie chorowało. Ja mogę wymienić drzewa w Koninie, faktycznie, które są w typie... Proszę, proszę. Bo to jest, najnowsze badania dowodzą, że to w ogóle w niczym nie pomagało, to smarowanie niestety. No, no dobrze. No i w związku z tym jakby zaprzestano tego smarowania. Łącznie z tym, że na przykład kiedyś czyszczono ubytki drzewa, beton wlewano dla stabilizacji. Tak. To wszystko są daremne działania, dlatego że drzewo wytwarza własne drewno ochronne, takie, które oddziela jakby to miejsce od tego, co jest w środku. Ale nie jest to usprawiedliwieniem przycinania bezsensownego korony drzewa. To na pewno. A szczególnie dużych i pięknych drzew, i poczekaj jeszcze, i uszkodzenie kory drzewa powoduje, że to drzewo umrze. Nie ma szans, dlatego że ja niby tyle wiedziałam, ale nie wiedziałam o tym, że tylko przewodzi zewnętrzna warstwa. Tak. To znaczy, myślałam, że w środku też. Tak, że z góry na dół, czyli jaka korona drzewa jest, zależy to od tego, jaką ma korę. A ja jeszcze mam pytanie do pana Macieja, bo tutaj widzę, że ma pan w Magdzie sojuszniczkę. Nie tylko Magdzie, prezes proekologiczny i też z tego, co słyszałam, Zero Waster. Też ogranicza swoje domowe śmieci, robi co może, żeby... To jest następny temat, o którym zresztą już kiedyś mówiliśmy. Natomiast co z tym koszeniem? Przecież to mieszkańcy się tego domagają. Kosić i jeszcze raz kosić. No powiedz, tak jest. Ile telefonów pan odbiera tego rodzaju? No codziennie telefony się zdarzają. Ale zdarzają się też telefony od mieszkańców, żeby nie kosić. Więc to też już jest plus i też już jest krok do przodu. Apel, ale dzwońcie, żeby nie kosić. Na wszystkich osiedlach. Ale ja też bym chciał powiedzieć właśnie jedną uwagę chciałbym zwrócić, bo kiedyś, gdy się mieszkańcy wprowadzali, to ta zieleń była przypadkowo sadzona. Mhm. Nieraz ludzie nie zdawali sobie sprawy, że posadzą drzewo przy bloku, że one za 20 lat będzie duże. I to właśnie z tymi nasadzeniami przy blokach mamy największe problemy. A poza tym też mieszkańcy byli przyzwyczajeni do tego, że żyliśmy na początku w czasach chaosu i nieładu. Tak. Później już dążyliśmy do tego, żeby wszystko było pięknie zagospodarowane. Pod sznureczek. Więc teraz, żeby ten trend odwrócić, to niestety, ale musimy edukować i jeszcze raz edukować. Ale jak chcecie to robić? Pani Małgorzato, myśmy kiedyś już o tym mówiły. Rozmawiałyśmy o takiej kampanii społecznej. No co napisał Przemek? No Przemek napisał artykuł, bo my wydajemy gazetkę osiedlową. Ona wyjdzie w przyszłym tygodniu. Dwie strony są poświęcone tematowi zielonej łąki, kwietnej łąki, która u nas na osiedlu powstanie. I przy następnych numerach gazety te artykuły będą się pojawiały na temat tej zieleni miejskiej, jak ją pielęgnować, jak ona w ogóle powinna wyglądać. Nie tylko miejskiej, bo mogą sobie to ludzie wykorzystać na działkach przecież też. Oczywiście, tylko jak to się skupiam na mieszkańcach osiedla Zatorzy. Ja to miałam taki pomysł do tej kampanii społecznej, że na przykład tak jak teraz jest, powiedzmy, są wybory i mamy ogromne billboardy tam wszystkich tych kandydatów i tak dalej, no to później na przykład już po wyborach to mogłyby się pojawić
elementy ekologiczne dotyczące łąki kwietnej, dotyczącej tego, co żyje w tej łące kwietnej. Na przykład właśnie też drzew starych. Myślisz, że ktoś to czyta? To myślę, znaczy, to były takie ogromne obrazy. Słuchaj, nie. A ja myślę, że pani Małgorzata... Ja myślę, że prędzej by to trafiło niż artykuł w gazecie, który naprawdę... No, u nas ludzie czytają. Tylko chętni przeczytają, to znaczy, tacy, myślę, że są zainteresowani. Też jest różna. Myślę, że powinniśmy wyjść, bo tak mówimy, i to powiem wam, mówimy teraz o średniej wieku naszej i starszej, a chodzi o edukację ludzi w szkole. Znaczy może nie o edukacji, w szkole to się uczy. W szkole jest nieźle. Ale, szkole się ale uczy. W twojej? Każdej. Nie. Są ścieżki dla przedszkolaków ekologicznych. To mam pytanie. Mam pytanie. Czy młodzież w szkole wie o tym, że ptaki takie jak wróbel, jaskółka, jeżyk, no teraz nie przypomnę sobie, ale pewnie wróblowatych jest więcej, żyją tylko przy siedliskach ludzkich. Ich w lesie nie ma, tak? No to znaczy, tu byśmy wolałabym, proszę, nie ruszajmy dzisiaj tego tematu, jak to jest uczone w szkole, bo wiemy o tym, że ta szkoła najlepsza w sumie nie jest. Ale mi nie chodzi nawet o naukę. Bo są olbrzymie braki, jeżeli chodzi o system oświaty. Tak, to jest jakby oddzielny temat. To jest oddzielny temat, natomiast faktycznie elementy ekologii są i to już od przedszkola, bo to już moja wnuczka mnie ostatnio uświadomiła, przekazywała mi taką wiedzę, co robią pszczoły, czego potrzebują pszczoły, więc już małe dzieci o tym wiedzą. Myślę, że dużo większy problem jest z dorosłymi. Naprawdę. To już moja wnuczka wie, że nie wolno wyrzucać papierków, że trzeba je wkładać do kosza. Niekoniecznie dorośli. Też to wiedzą. Nie, też wiedzieli. Dorośli wiedzą, ale nie przestrzegają. Po prostu. Ale słuchajcie, no widzę, znowu czas nam się skończył. Niestety, przeleciało chwila, moment. Tyle tematów, ale ja bym jeszcze chciała, żebyście dzisiaj powiedzieli o bluszczach. Bo my je strasznie tępimy, tak, w miastach. No sama musiałam wyciąć bardzo piękny bluszcz przy moim bloku, ponieważ sąsiadce przeszkadzało i uważała, że tam są robaki i w ogóle bardzo szkodzi to elewacji. Znaczy, co my wiemy o tym dziś? Ja powiem, że SGGW, czyli Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, architektura krajobrazu, przeprowadziła naprawdę szczegółowe badania na ten temat. I to są sprawy dowiedzione naukowo, że pnącza na elewacjach absolutnie nie szkodzą elewacjom, że wręcz przeciwnie, chronią te elewacje, osuszają fundamenty, że oczywiście są miejscem bytowania różnych zwierząt, ale myślę, że żyjemy w takich czasach, kiedy jak gdyby powinniśmy się zaprzyjaźnić z tymi zwierzętami i nie bać się ich, tylko wręcz przeciwnie, zapraszać je w pobliże swoich siedzib. I tak organizować całą przestrzeń w mieście, żeby one rzeczywiście mogły w tym mieście jakoś tam sensownie żyć. Być może zdarza się tak, że są to też takie zwierzęta, których my nie lubimy, typu właśnie niektóre owady, ale są również ptaki na pewno, które tam mogą się gnieździć. No i cała korzyść taka klimatyczno-ekologiczna związana z oczyszczaniem powietrza, produkowaniem tlenu. Właśnie te kwestie klimatyzacji, gdzie mamy jakieś tam oszczędności energetyczne związane z klimatyzacją. To samo zresztą dotyczy zielonych dachów, no więc właśnie, gdzie jeżeli żyjemy na najwyższym piętrze, prawda, w bloku, gdzie mamy dalej strop, to wyobraźmy sobie, jak tam w czasie gorącej pogody czy upałów jest nie do wytrzymania. 3 stopnie więcej niż na zewnątrz. Tak, natomiast w momencie, kiedy jest zielony dach, no to mamy fantastyczną izolację termiczną. Czyli bronimy. Bronimy zdecydowanie pnączy na elewacjach. I proszę Państwa, pnącza są w naszych warunkach w tej chwili lepszym rozwiązaniem niż zielone ściany, które są na pewno bardzo atrakcyjne, pięknie wyglądają te wertykalne ogrody. Ale są drogie. Wymagają systemów nawadniania. Są zdecydowanie bardziej kłopotliwe niż pnącza, które są związane w ogóle z naszym tutaj, nie wiem, z naszą architekturą, z naszą przyrodą. Absolutnie polecamy. Tak. Niech cały blok obrośnie. Tak, tak. Cudnie. Bardzo mi się taka wizja podoba. Ja Państwa ogromnie zapraszam również do komentowania naszego programu, zaglądania na nasz fanpage. Myślę, że Państwo, jeżeli będą tam do Was skierowane pytania, również odpowiecie. No i zapraszamy na Zatorze. Tak, oczywiście zapraszamy na Zatorze. Oglądać łąkę kwietną, bo póki co mamy jedyną w mieście. Właśnie tam. Nieprawda. Nie, jedyna w mieście. Taka prawda. Zasiana, stworzona od początku do końca. Ale dwa lata temu był projekt KBO.
Dobrze. No. Ja tylko powiem, że w przyszłym tygodniu będziemy siać przy naszej szkole. A tak, także będzie następna łąka. Czy już będzie druga, więc tak. Trend, jest trend jeszcze jej polecamy. Miejska łąka z KBO, napisałam projekt 2 lata temu. No, ale bez siania, powiem tak, więc nie wiem, jak, w jakim stanie jest. Ale zachęcamy wszystkich. Zachęcamy wszystkich, żeby iść w tym kierunku, żeby zapuszczać wykaszać koni. Wykaszać tam, gdzie zapuszczać koni, wykaszać tam, gdzie trzeba. Dobranoc Państwu, dziękujemy ogromnie. Program realizował Tristan Tomczak.